Dzień dobry, z tej strony Ania z Craft in the Loft. Dzisiejsza moja inspiracja jest przygotowana dla artystory Karolina Binkowska i stworzymy razem album Folio. Ja tutaj mam album przygotowany z papierów Digi Prowansalski Urok, ale taki sam wykonamy w wersji męskiej. Jedyną różnicą będzie to, że w środku będzie nie tyle sama klapka, ale kieszeń. I już mam tutaj przygotowaną birmatę wyciętą. Wysokość birmaty jest na 8,2 cala, szerokość na 4,4 cala, a grzbiet jest na szerokość 1 cala i oczywiście wysokość 8,2 cala. Birmatę będę oklejać płótnem introligatorskim, ale możecie również dobrze okleić papierem introligatorskim, papierem, materiałem. Tak naprawdę czym będziecie mieli ochotę i jaką będziecie mieli dostępność. Korzystam tutaj z kolekcji do samodzielnego wydruku, są to papiery Digi, będę korzystać z kolekcji Men's Vibes i tutaj pokrótce Wam pokażę, jak wygląda tak naprawdę ta kolekcja, ale okazuje się, że nie użyję tych wszystkich papierów, chociaż mam je wszystkie wydrukowane. Może tylko wspomnę, że moje wydruki są na papierze kopii o gramaturze 220 gram. Wy możecie z innych papierów skorzystać, z innej marki. Tutaj jeszcze pokazuję, z jakich elementów do wycinania skorzystam. A na koniec jeszcze będę korzystać do ozdabiania albumu z HDF-ek. Także zapraszam do obejrzenia. Wiele części będzie tutaj trochę wyciętych, szczególnie te, które są takie jak oklejanie i lub też przycinanie papieru, bo wydaje mi się, że nie ma takiej chyba potrzeby, żeby za każdym razem cały proces pokazywać. I teraz co? I już mam tutaj docięte płótno introligatorskie i ten proces oklejania okładki pokażę Wam w całości. Tutaj mam też narzędzia, które są pomocne do oklejania albumów, do zrobienia bazy. Ja już je bardzo dawno kupiłam, ale rzadko z tego tak naprawdę korzystam. Jeżeli nie macie takich narzędzi, to wystarczy, że skleicie sobie dwie resztki birmaty lub też dwie resztki tektury, bo w zależności z czego będziecie korzystać, żeby zrobić odstęp między okładką a grzbietem. Tutaj ja akurat nie żałuję kleju, Wy możecie sobie jeszcze pomóc rozprowadzaniem pędzlem kleju, żeby on tutaj ładnie się rozprowadził i przykleił nam do tego płótna introligatorskiego. Jedynie co mi się bardzo podoba, to właśnie ten trójkąt, który pomaga w wycięciu narożników. Jeżeli macie z tym problem, to akurat to jest bardzo fajne narzędzie. Nie trzeba się zastanawiać, czy to już jest milimetr, czy 2 mm, bo zawsze trzeba zostawić, żeby te rogi ładnie okleić. Tutaj każdy ma jakiś swój sposób oklejania. Ja akurat oklejam także i te rowki. Zawsze tam klej dokładam, ponieważ kiedy oklejam płótnem introligatorskim, to chcę, żeby to płótno mi się też przykleiło w te rowki. Czyli między okładką a grzbietem. Ważne jest, że kiedy kleimy, to narożniki muszą być ładnie zagięte, czyli jak tutaj widzicie, doginam sobie do wewnątrz i dopiero kiedy mam to dociśnięte, to przyklejam płótno introligatorskie i wtedy mamy ładnie narożniki wykończone.
Teraz płótnem wyklejam środek mojej bazy. Na szerokość docinam sobie tak na oko. Ja dosyć dużo sobie zawsze zostawiam tutaj miejsca. Niektórzy tylko, aby tylko naszło płótno na okładkę. Ja lubię sobie zostawić dużo miejsca. Docinam sobie gilotyną, żeby wyrównać ładnie. I wymierzam sobie teraz na wysokość. I robię sobie około 4 mm mniej od okładki, ponieważ nie chcę, żeby mi to wychodziło, bo jeszcze będę oklejać tutaj papierem. I ten środek chcę, żeby mi się bardzo dobrze przykleił, także w te rowki wkładam dużo kleju. Najpierw sobie nakładam trochę kleju na okładkę i później na płótno. Na płótno już dużo aż tak nie, ale jednak nakładam. Dlaczego tak robię? Ponieważ skończył mi się już klej w tym, taki duży klej, żebym mogła sobie pędzlem to nałożyć, dlatego chcę, żeby tutaj mi się bardzo dobrze to płótno przykleiło do okładki. Kiedy mam już bazę albumu przygotowaną, to będę teraz naklejać na tą bazę jeszcze czarny papier. I tutaj korzystam z dwóch gramatur, 220 i 180. I na bazę naklejam papier o gramaturze 180. Oczywiście tutaj sobie docinam, przykładam zanim przykleję. I też przykładam w taki sposób, że patrzę, czy jeżeli dokleję papier, to mi się ładnie zamknie album. Bo jeżeli za daleko najdzie na papier na miejsce bigowania, na to zagięcie, no to album nie będzie bardzo ładnie pracował. Także jest to bardzo ważne i tutaj Was zachęcam, żeby lepiej poświęcić na to trochę więcej czasu, dokładnie to zrobić, żeby album pięknie się zamykał. Teraz przyszła już pora na wklejenie czarnego papieru na moją bazę. Najpierw oklejam grzbiet, a później okładki, ale zachęcam, żeby zrobić to na odwrót, czyli najpierw wkleić papier na okładkę, a później na grzbiet. Ponieważ wtedy wyjdzie Wam równo, później zobaczycie, że troszeczkę mi jednak wyszło nierówno, chociaż to nie będzie widoczne po wklejeniu wszystkich elementów do mojego albumu, to tak jak mówiłam, po prostu najpierw oklejcie okładkę, a później wklejcie papier na grzbiet. Teraz przechodzę do wycięcia moich klapek i tu już korzystam z grubszego papieru, 220 gram. I robię sobie tak, że na szerokość biguję na 0,5 cala. Robię to z dwóch stron i robię takich bigów 5, czyli korzystam z trzech kartek. Kiedy mam już zbigowane, to ładnie sobie docinam. Każda moja karta będzie w innym wymiarze. Zaraz Wam dokładnie podam, jakie będą wymiary. Tutaj pokazałam, ale mimo wszystko jeszcze raz powtórzę. I teraz zacznę od największej karty. Przycinam pierwszą kartę na szerokość 4,2 cala. Wysokość będzie 8,
Druga karta będzie na szerokość 4 cala, wysokość na 7,4 cala. Trzecia karta będzie przycięta na szerokość 3,6 cala, wysokość 7 cali. Czwarta karta będzie na szerokość przycięta na 3,4 cala, a wysokość 6,4 cala. Piąta karta będzie przycięta na szerokość 3,2 cala, a wysokość 6 cali. Kiedy mam już karty przycięte, to przycinam sobie moje skrzydełka lekko pod skosem, żeby nie było widać po przyklejeniu. Już przyszła pora na dobranie papierów. Wybieram sobie tutaj 3 arkusze, ale generalnie skorzystam tylko z 2, bo więcej nie będzie więcej potrzebne. I niebieski papier dobieram sobie na zewnątrz, a brązowy odcień papieru przyklejam i docinam do wewnątrz moich klapek. I teraz ważne, jak będziemy je przyklejać. Zanim wkleję kolorowy papier na moją bazę, to przyklejam sobie najpierw klapki. Najpierw oklejam wewnętrzną stronę klapki. I tą klapkę przyklejam do mojej bazy. Tą pierwszą pokażę dokładnie, jak tutaj robię, i tak będą kolejne też przyklejane. Moja klapka jest mniejsza od bazy, więc sobie tutaj równo ją przykładam, żeby od góry i od dołu była w tej samej szerokości, był ten sam odstęp. Biorę teraz drugą klapkę i oklejam środek klapki. Kiedy mam już środek przyklejony, to znowu nakładam klej na moje skrzydełko i to skrzydełko przyklejam na moją pierwszą klapkę, czyli druga klapka jest przyklejona na pierwszą klapkę. Kiedy mam już przyklejoną tą drugą klapkę, to dopiero oklejam zewnętrzną stronę pierwszej klapki. I tak będę robić po kolei z każdą klapką, aż przykleję ich 5. Czyli może jeszcze raz powtórzę. Najpierw nakładam klej na skrzydełko i wtedy przyklejam moją klapkę na nieoklejoną następną klapkę. Kiedy mam już przyklejone, to dopiero wtedy przyklejam papier na zewnętrzną stronę poprzedniej klapki. Tutaj będziecie ten proces będzie się powtarzał, jedynie co tylko wycięłam sobie z filmu nakładanie kleju, bo myślę, że nie ma takiej tutaj potrzeby, żebyście to oglądali.
Kiedy już mam oklejone wszystkie klapki, to dopiero wklejam kolorowy papier na moją bazę. Tu już miałam przecięte i wklejone, wybrałam sobie następny niebieski odcień i teraz będę robiła kieszonkę i teraz kieszonka w tej akurat części, gdzie są klapki, czyli pod spodem wszystkich klapek będzie docięta i ja na początku sobie tutaj wymierzyłam na 4 i 6 cali, ale powiększyłam sobie szerokość na 4,1 cala, natomiast obniżyłam sobie wysokość tej kieszonki i moja kieszonka tak naprawdę to będzie miała wysokość bazowego papieru. Już Wam mówię dokładnie. Wysokość mojej kieszeni będzie na 5 cali 2/8, szerokość na 4,1. Natomiast skrzydełka robię sobie tutaj na 0,5 cala. I też przycinam, później oklejam skrzydełka taśmą, ponieważ chcę, żeby ten ładnie mi się to przykleiło. Akurat jeśli chodzi o taśmę, to tylko ją używam do oklejania takich właśnie elementów w albumie. Kiedy już mam kieszonkę wklejoną, to zabieram się za zrobienie wodospadu. Będzie to zwykły wodospad. Robię sobie 5 klapek, skrzydełka biguję na 0,5 cala. Natomiast wielkość mojego wodospadu, czyli tych klapek do wodospadu, to będzie w kwadracie. One będą na 4,2 cala. I kiedy już mam docięte wszystkie klapki, to znowu oczywiście dobieram sobie papier i tutaj korzystam z niebieskiego papieru i brązowego. Była to jakaś resztka, więc stwierdziłam, że trzeba ją po prostu wykorzystać i przykleję mój papier w odcieniach naprzemiennie, czyli gdzie będzie tak trochę więcej brązu, niebieski i brąz. Już kiedy mam oklejone klapki tylko z zewnętrznej strony, to znowu nakładam klej na moje skrzydełka i równo przyklejam od góry i od brzegów, tak żeby ładnie mi się tutaj ten wodospad układał. I tak robię z każdą klapką. Pierwsza jest przyklejona, to później sobie następną klapkę doklejam tak, żeby była równo z pierwszą. I tak robię, aż 5 klapek przykleję. Thank you.
Mój wodospad jest takim zwykłym wodospadem, to teraz te wszystkie moje skrzydełka ładnie okleję i docinam sobie na szerokość 4,1 cala i na 0,4 cala, bo skrzydełka były na 0,5 zrobione, to sobie teraz docinam na 0,4 i każdy ten pasek przyklejam na skrzydełko, które jest pod spodem. W taki sposób będzie to ładniej wyglądało, mimo że nie jest to jakby kontynuacja wzoru, który mam przyklejony na moje klapki wodospadu. I teraz został ostatni jakby element mojego albumu. Robię kieszonkę do środka, czyli będzie to kieszonka przyklejona do grzbietu. I teraz zauważycie, że nie było sensu przyklejać wcześniej kolorowego papieru, ponieważ jeszcze nakleję na ten kolorowy moją kieszeń. I robię z jednego papieru, robię sobie skrzydełka, docinam na 0,3. Wcześniej przycięłam sobie na 0,4, ale po przełożeniu jednak stwierdzam, że za daleko nachodzą te skrzydełka i nie będzie mi się ładnie album tutaj zamykał, więc docinam je tak troszeczkę może więcej niż 0,3 cala. Kiedy już mam to docięte, to te dwie klapki, które mam tutaj zrobione, razem sobie je skleję, żeby stworzyć kieszonkę. A ta kieszeń to jest o wymiarach na wysokość 8 cali, a szerokość przycięłam bez skrzydełek na 4,3 cale. Czyli wysokość 8, a szerokość 4,3 cala plus skrzydełko, które jest szerokości około 0,3 cala. I teraz przyklejam sobie taśmę po brzegach i przyklejam sobie do taśmy też tam, gdzie jest skrzydełko. I najpierw, zanim skleję te moje dwa elementy, to docinam sobie papier i ozdobny. Po przyklejeniu tego papieru, to dopiero złożę sobie te dwa elementy i powstanie moja kieszeń do środka. I później, kiedy ją skleję, to na skrzydełka nakładam znowu dosyć sporo kleju, żeby ładnie mi to się wkleiło i nie oderwało się, bo kiedy będzie tutaj album pracował. Dziurkaczem jeszcze robię sobie takie wycięcie, żeby łatwiej było wyjmować z kieszonki. Po pierwszym wycięciu lepiej sobie odrysować ołówkiem i wtedy wyciąć. Ja tutaj kombinowałam, a na koniec jeszcze sobie ołówkiem odrysowałam i dopiero wtedy wyszło mi równo, więc warto sobie od razu po pierwszym wycięciu po prostu ołówkiem odrysować i wtedy wyciąć.
z pozostałego papieru docinam sobie wąskie paski, żeby okleić moje skrzydełka, żeby ten album ładnie wyglądał. Do kieszonki docinam sobie jedną matę, można więcej, ale ja na ten czas uznałam, że jedna mi wystarczy. Docinam sobie ją tak na wysokość, żeby mi swobodnie wyszła do mojej kieszonki. Dlatego robię to już wszystko, odmierzam sobie wszystko odręcznie. A z resztek papieru, zarówno czarnego, jak i papieru kolorowego, tutaj docinam sobie matę do tej wcześniejszej kieszonki. Na koniec, już po zrobieniu albumu, docięłam sobie jeszcze jedną matę, ponieważ no, ta kieszonka jest większa, więc może być tam więcej mat. Już przyszła pora na oklejenie okładki. Najpierw tutaj z czarnego papieru i teraz wybieram sobie papier o gramaturze 180, bo nie ma potrzeby większej gramatury. Docinam sobie trzy elementy na okładkę i na grzbiet. I później odpowiednio mniejsze, czyli tak mniej więcej około 4 mm, czyli ja tutaj mam, docinam sobie papier na ten czarny bazowy. I naklejam papier kolorowy na czarny, natomiast te elementy już przyklejam na moją okładkę. I tutaj tak staram się dociąć ten papier kolorowy, żeby on był kontynuacją wzoru. I już pora przyszła na ozdabianie. Tutaj nie będę dużo ozdabiać, ponieważ sam papier w sobie jest bardzo piękny, dlatego postanowiłam tylko niektóre elementy przykleić do środka, żeby go ożywić. Thank you.
i na koniec ozdabiam okładkę i wybieram tylko żarówki z HDF-ki i wybieram sobie tą ciemniejszą stronę, tą bardziej przepaloną i przyklejam na klej. Tutaj trzeba trochę cierpliwości, żeby to się przykleiło, ponieważ to jest dosyć cienka HDF-ka, więc nakładam jedno na drugą, więc trzeba poczekać, aż klej tutaj ładnie zwiąże. I już ostatni element mojego ozdabiania to położenie wosku na grzbiet, na wszystkie brzegi, na HDF-kę. I w taki sposób robię cały album. Tu Wam tylko pokażę niektóre elementy, jak nakładam wosk. Robię to ostatnio pędzelkiem. Bardzo mi się spodoba w ten sposób, ponieważ łatwiej mi jest zrobić takie bardziej kontrolowane ruchy i odpowiednią ilość wosku nałożyć pędzelkiem. Jeśli spodobał się mój projekt, to zapraszam Was do komentowania, do lajkowania. Będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam także na swój profil Anna Sala na YouTubie, jak i do Art Story Karolina Binkowska. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, że obejrzeliście i zapraszam też na kolejne tutoriale. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa!